Cześć, jestem Maleńczuk. Gram teraz jazz. Pozdrawiam Bełchatów 24 TV. Przed Państwem niesamowity koncert. Bawcie się ładnie. Maciej Maleńczuk z zespołem Jazz for Idiots. Dla ciebie jest muzyka? W dużej mierze można powiedzieć, że jest dla mnie wszystkim. Że sobie nie wyobrażam, gdybym na przykład z jakichś przyczyn zabroniono mi wykonywać, nie? Czy z jakichś przyczyn zabroniono mi kontaktu z instrumentem, z pewnością stałbym się przestępcą. Mhm. Czy jest ona dla ciebie taką odskocznią, azylem, czymś, co tak na dobrą sprawę pozwala ci wyrażać siebie na co dzień? Wiesz co, no jak ja zacząłem grać na ulicy w 1982 roku, to było to sposób na zarobienie pieniędzy. W tym momencie, kiedy już stałem się sławny, popularny i wszyscy mnie w kraju rozpoznają, postanowiłem właśnie rzucić to wszystko i zająć się saksofonem, ponieważ od dziecka słuchałem jazzu i wydawało mi się, że już na tym poziomie, na którym jestem, mogę to pokazać. W dalszym ciągu tutaj to nie są takie pieniądze. W jazzie nie ma takich pieniędzy jak w rock'n'rollu. Nie ma znaczenia. Pieniądz rzecz nabyta. Są rzeczy ważniejsze od pieniędzy. I to z pewnością jest dla mnie muzyka, zwłaszcza saksofon. I te ćwiczenia, które muszę wykonywać, żeby w tak późnym wieku opanować instrument. Przeżyłeś sporo, grasz dużo, piszesz, obserwujesz rzeczywistość, komentujesz ją na swój właściwy sposób. Czy uważasz, że o życiu wiesz już wszystko? Z pewnością nie wiem wszystkiego o życiu. A poza tym wiedzieć o życiu wszystko, to musiałoby to być okropne, nie? Przecież pewnych rzeczy unikamy, no, o pewnych rzeczach nie chcemy rozmawiać. O życiu można, to jest tak jak w Ameryce, można powiedzieć wszystko. Możesz powiedzieć, że jest piękne i możesz powiedzieć, że jest wstrętne. Więc nie chcę wiedzieć wszystkiego o życiu. Czy czegoś się boisz? A boję się efektów starzenia i nie znoszę ich. Robisz coś z tym? Chodzę do dentysty. Oryginalna odpowiedź, przyznam. Jest to jedyna operacja plastyczna, jaką wykonuję. Boję się też tego, że w tym kraju może nastąpić, może nie wojna, ale że polskie społeczeństwo się do tego stopnia zantagonizuje, że dojdzie do ulicznych burt. Jedna demonstracja na drugą pójdzie. Bardzo się tego obawiam. Te marsze KOD-u i tak dalej, ja uważam, że to jest bzdura, bo trzeba było po prostu maszerować do urny wyborczej, a nie teraz sobie maszerujecie. Zwycięzcy śmieją się z tego w kółak. Bardziej się boję, że wcześniej czy później te dwie demonstracje się spotkają, wiesz. Tu będzie szedł KOD, a z drugiej strony będzie szła miesięcznica i w ruch pójdą pałki, sztachety. Tego się boję i uważam, że to jest bardzo, bardzo prawdopodobne w najbliższej przyszłości w Polsce. Czy uważasz, że to jest ten moment, gdzie właśnie te rzeczy, które odbywają się, można powiedzieć, tuż na wyciągnięcie ręki, warto przenieść na grunt artystyczny, śpiewać o tym, mówić o tym? No wiesz, akurat jestem ten, co to robi, nie? Ja zrobiłem Władimira, ja zrobiłem Rosjanie i zrobiłem kiedyś utwór Wolność Słowa i zajmowałem głos politycznie. Pieśniarz jest od tego, poeta jest od tego. Uważam, że na naszych oczach dzieje się historia i to jest w sumie fajne, wiesz, demokracja jest fajna i gorzej bywało w tym kraju. Więc jeżeli dzieją się jakieś epokowe rzeczy, to z pewnością zostaną przeze mnie zauważone i na pewno jakaś pieśń powstanie, tak jak już powstawały. Nikt z polskich, ani nawet europejskich artystów mnie słowa nie powiedział do Władimira, tylko ja. W
zasadzie zaśpiewałem wszystko i co z tego mam? I czuję się sam. Czujesz się sam? Zresztą nie chciałbym tak do końca tego tłumaczyć. Jak pisaliśmy tą piosenkę, to raczej była to kpina i parodia, no nie? Ale później ona została tak zaśpiewana, że wszyscy wzięli to na serio. Więc nie jestem sama, tak z drugiej strony, wiesz, każdy umiera sam, no nie? I ja nie mam z tym problemu, bo mam swoje instrumenty. Natomiast nadal uważam, że człowiek potrzebuje drugiego człowieka tak jak powietrza. I kiedy zostaniesz całkowicie sam, to wcześniej czy później zwariujesz lub coś w tym stylu. Ja widziałem taką fajną scenę, odwiedzając znajomego w szpitalu, już na takiej umieralni, ale wyszedł. I tam był pan świeżo po operacji, taki wieśniak, bo ja mieszkam na wsi. I leżał sobie wieśniak po operacji i nic nie mówił, bo był tak po prostu zmaltretowany tą operacją, że nie mówił nic. Tylko sobie leżał. I obok niego siedziała kobieta, taka widać, że wiejska baba, nie? I trzymała go za rękę i też nie mówiła nic. I tak trwali. On leżał, ona koło niego siedziała, słowa nie powiedzieli. I tak sobie po prostu siedzieli. I tak sobie myślałem, że to jest właśnie to. Człowiek potrzebuje drugiego człowieka jak powietrza. I oni wiesz, nie wymieniali żadnych poglądów, nie dyskutowali ze sobą, nie próbowali jeden przed drugim się czymś podpisać, tylko po prostu byli. Więc na pewno taka pełna samotność byłaby nie do wytrzymania. Kontrowersja, która wokół ciebie istnieje, pewnie już do niej zdążyłeś się przyzwyczaić. Natomiast ja wyczytałam z tego, co śpiewasz i z tego, co chcesz przekazać innym, tak na dobrą sprawę, jedną wielką potrzebę przytulenia całego świata do siebie. Ty masz dużo miłości w sobie. Wiesz, jak gdybym to ja miał powiedzieć, to raczej wolałbym dać wszystkim w pysk, ale nie da się dać wszystkim w pysk. A przytulam się jednostkowo, absolutnie, wiesz, to jest to, że chciałbym wziąć w ramiona cały świat, to jest tylko taki żart. Żartujesz? No nie. Chyba żartujesz? Nie chciałbym wziąć w ramiona całego świata, może tylko tą żeńską część. Jaką inspiracją są dla ciebie kobiety? Są jakby podstawowym odbiorcą. Nie wiem, czy są inspiracją, z pewnością napisałem tych piosenek do jasnej cholery o różnych pannach. Najczęściej piszę piosenkę wtedy, kiedy już jest źle. Jak jest wszystko dobrze, to piosenki się nie pisze. Ja piszę piosenkę wtedy, kiedy jest źle. Skomponowanie melodii jest całkowicie inaczej, bo to po prostu czasami wychodzi z instrumentu. Natomiast z pewnością kobieta jest głównym odbiorcą tego, co ja robię i nie wyobrażam sobie występować tak jak Kazik dla samych spoconych 15-latków męskiej płci, jakichś pryszczatych teenagerów, dla których chciałbym być idolem. Raczej generalnie, i chyba w ogóle tak jest, że jakieś co najmniej 2/3 widowni na moich koncertach to są kobiety, mimo mojego już wieku i już wiadomo, że mam żonę i dzieci. Ale w dalszym ciągu uważam, że ta iskra idzie od mężczyzny do kobiety. I mężczyzna jest nadajnikiem, a kobieta jest odbiornikiem i niech tak pozostanie. Odebrałeś mi w ten sposób szansę na zadanie drugiego pytania, bo właśnie chciałam o to zapytać. Dla kogo najbardziej lubisz grać? Która widownia jest najwierniejsza, najbardziej chłonąca to wszystko, co chcesz im przekazać? Znaczy z pewnością są to dziewczyny. Dziewczyny często są widownią, że tak powiem, niewyrobioną, no nie? Także ja oczywiście bardzo bym chętniej widział też na widowni kolegów z branży. I Maćku, tak już zupełnie na sam koniec. Chciałbyś coś takiego zupełnie osobistego, prywatnego powiedzieć do wszystkich tych, którzy w jakiś sposób, być może po usłyszeniu tego wywiadu, w jakiś sposób zmienią stosunek do ciebie, zależy ci na tym, jeśli nie, cokolwiek. Chciałabym, żeby to było jakby płynące z głębi twojego serca. Myślcie samodzielnie, tak? Podejmujcie własne decyzje i nie pozwalcie sobą kierować. Naprawdę to jest trudne w małżeństwie, ponieważ mam wrażenie, że małżeństwo to jest jeden wielki zestaw poleceń, które bez przerwy trzeba wykonywać, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Również środowiska narzucają tryb myślenia. Ja uważam, że należy myśleć samodzielnie i to jest w ogóle podstawą. Podejmować własne decyzje. Dobrze? Bardzo dobrze.